Siemanko! Tu znowu Szybki i Paula. Witamy Was w kolejnym filmie Szybkich Podróży z Norwegii. Właśnie wylądowaliśmy w Oslo. Pod Oslo. Torp Sandefjord Lufthavn. Właśnie tutaj wylądowaliśmy. Idziemy łapać stopa do Stavanger. Musimy się dostać 450 km dalej, gdzie zacznie się nasza przygoda z fiordami. Będziemy je karmić z ręki w ogóle. No. Będzie super, spełniałam w ogóle swoje marzenie. Ja już od podstawówki marzyłam o Norwegii, kiedy moja koleżanka, najlepsza przyjaciółka z podstawówki, była tu po raz pierwszy, pokazała mi zdjęcia i mówię, chcę tam być, zrobię to. No i jakieś 20 lat później jestem, w końcu udało się, także marzenia są po to, żeby je spełniać. Dokładnie, to jest duch Szybkich Podróży. Brawo! I powiem Wam, że ja też byłem napalony na fiordy od lat, chyba jeszcze zanim Szybkie Podróże powstały, to jakoś tak też ciągnęło mnie na fiordy, dużo się mówiło o tych fiordach, a nigdy w życiu się nie widziało. Także czas to spełnić za sprawą szybkiego podróżnika Marcina, dziękujemy. Tropem Wilka, który nas tutaj zaprosił. No ale czeka sobie wygodnie 450 km dalej, trzeba się do niego dostać. Nie wiemy, co nas czeka. Mamy plan na mniej więcej tydzień wędrówki, a drugi tydzień, bo jesteśmy 2 tygodnie, to będzie niespodzianka. Nie wiemy, co zobaczymy, nie wiemy, co Wam pokażemy. Wczoraj zmieniliśmy plany o 23:00. Tak, Paulę olśniło pod prysznicem, żeby zwiedzać w zupełnie innej kolejności niż planowaliśmy, także no, będzie się działo. Trzymajcie się i poznajcie Norwegię na spontanie razem z nami. No nie wiem, czy się ustawiliśmy w dobrym miejscu, czy nie, ale mamy miejsce z zatoczką, jest gdzie zjechać. Jest tutaj tylko jedna droga wyjazdowa z lotniska, także łapiemy wszystkich, którzy wyjeżdżają z lotniska. No i musimy się dostać do autostrady objeżdżającej Norwegię od południa i przejechać na drugi koniec kraju tak naprawdę, w poprzek. Także zobaczymy, czy Norwegowie zabierają, czy nie. O, jedzie następny. Bierz go. No na razie nie. Dojechaliśmy 3 km dalej, zabrała nas miła pani po 5 minutach. Idziemy do sklepu OBS, jedynego w pobliżu, i mamy nadzieję, że w środku są butle z gazem turystyczne, no bo do samolotu butli nie można przynieść, więc mamy kuchenkę, mamy żarcie na zapas, ale nie mamy gazu, a niewykluczone, że dzisiaj będziemy spać w naturze. O, ale sklep jest duży, kurde, takie Tesco, także myślę, że się znajdzie ten gaz. O, i ciekawych do robienia zakupów chyba samemu, że samemu sobie skanujesz rzeczy i jak na magazynie w sumie takie pistolety. Kto kiedyś pracował na magazynie, no tak to działa. Mamy tutaj dział w markecie takim zwykłym, jak Carrefour, Tesco, coś takiego. Dział turystyczny, gdzie są naprawdę profesjonalne turystyczne rzeczy, już nie mówiąc o plecakach, ultralekkich kuchenkach i tak dalej. No palniczki naprawdę są takie bardzo kompaktowe. Ale mamy też profesjonalny sprzęt typu tytanowy spork, ultralekki, liofilizaty. Naprawdę spoko rzeczy. No i bierzemy gaz. Jest za 40 zł setka, trochę drogo, no ale trudno, trzeba go wziąć. Słuchajcie, oni mają nawet gofrownicę na ognisko albo na palnik. Taką nie na prąd, tylko gofry robisz sobie na ognisku albo tosty. Wow, dobra, tego jeszcze nie było. Pozyskaliśmy kartony ze sklepu i teraz robimy znak na Arendal. To jest miejscowość 120 km dalej po drodze do Stavanger, które jest 450 km dalej. I zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Tam odjeżdża nasz piękny autostop, kochani. Złapaliśmy kolesia, który jechał 3 km dalej, ale stwierdził, a to wiecie co, ja przedzwonię do swojej dziewczyny, że będę później, i zawiózł nas 20 km dalej, także mega, w jedną w drugą nadrobił 40 km, żeby zawieźć nas kawałek dalej, żeby nam się lepiej łapało stopa, także idziemy łapać stopa. To jest nasza droga szybkiego ruchu, na którą musimy się jakoś wbić. No i jesteśmy kawałek dalej. Godzina 15:36. Pozwólcie, że chwilę podróży autostopem wykorzystam, żeby powiedzieć wam o czymś ważnym. Słuchajcie, kochani, wydaliśmy swój kalendarz 2024. Kalendarz szybkiego podróżnika w formacie A3, gdzie mamy cytaty motywacyjne na każdy miesiąc. Oczywiście wszystkie zdjęcia są naszego autorstwa. Wygląda to naprawdę fajnie. W tym roku kalendarz jest niesamowicie przyjemny. W każdym dniu mamy jakieś święto niestandardowe, dzień z łzy, dzień bez majtek, dzień całowania złotowłosych i tak dalej, i tak dalej. Rewelacja w ograniczonym nakładzie, dostępne na stronie lubieszczytowac.pl. I już połowa kalendarzy się sprzedała, także jeśli chcecie się zaopatrzyć w kalendarz szybkiego podróżnika, wbijajcie na lubieszczytować.pl. Nie staliśmy dłużej niż 5 minut i jesteśmy kolejne 20 km dalej. Kolejna parka nas podwiozła bardzo fajnie. Specjalnie wysadzili w miejscu, gdzie tutaj mamy zatoczkę i wjazd na autostradę, tam gdzie chcemy jechać, także naprawdę petarda. A do tego tylko do 3 listopada. Tylko do 3 listopada można zamawiać koszulki szybkiego podróżnika. Takie albo takie, czy longsleeve'y, jakie chcecie. Tylko do 3 listopada, kochani, zbieramy zamówienia na koszulki i lecimy z realizacją. Także jeśli chcecie mieć koszulkę szybkich podróży, to jest jedyna możliwość. Tylko przez ten tydzień i później przez kolejne ponad pół roku nie będzie możliwości kupna koszulki. Także zapraszam na lubieszczytować.pl. Zaopatrzcie się w koszulki, kalendarze, bo nakład jest ograniczony. Wracamy do autostopu. Siema! No dobra, kochani, jest dosyć śmiesznie, bo złapaliśmy takiego liniowego busa, takiego zwykłego busa, co wozi ludzi za kasę. Zatrzymał się przy nas i powiedział, żebyśmy wsiadali. Powiedzieliśmy mu, że nie mamy kasy, a on na to spoko, wsiadajcie, nie ma problemu. No słuchajcie, nie chciał od nas pieniędzy. Także zarąbiście, normalny bus liniowy podwiózł nas około 40 km. Jesteśmy teraz w Arendal. Mamy ostatni kartonik wolny do zapisania, marker też już na wypisaniu, także robimy znaka i łapiemy jakiegoś ptaka. To mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby mnie bus zabrał tak po prostu na stopa. Wow, jestem pod wrażeniem, ale wykoły są całkiem fajne. Dobre wieści, podjechaliśmy jeszcze 60 km dalej do Kristiansand. Pozwiedzamy sobie tą miejscowość na pewno bardziej niż teraz, może w drodze powrotnej na lotnisko za 2 tygodnie, bo są tu świetne tereny do wędrowania, no niestety dzisiaj tylko przejazdem. Wylądowaliśmy w centrum miasta, dosyć daleko od terenów zielonych, no i leje deszcz, także niestety w deszczu musimy pójść bliżej. No, jesteśmy nad samym morzem, w sumie ładny parczek całkiem. No i niestety rozbijamy się z namiotem w deszczu. Ta pierwsza noc nie będzie należała pewnie do naszych ulubionych. Jak morale, Paula? No były super, dopóki nie zaczęło padać, to już takie mieszane. Ale dotarliśmy tam, gdzie planowaliśmy dzisiaj. Tak jest, tak stawialiśmy, że raczej dzisiaj tutaj dojedziemy. Jutro może dojedziemy do Marcina z rodzinką i się tam wysuszymy. Jesteśmy w parku, no wygląda to rewelacyjnie. Na szczycie tamtej skały jest ławeczka z widoczkiem. Mamy jakieś jeziorko polodowcowe. Mnóstwo skałek, potem ścieżki spacerowe. No, tylko strasznie leje. Także to jest problem. Ale może dzięki temu będzie tutaj mniej ludzi. W Norwegii można spać na dziko z namiotem, pod warunkiem, że jest się nie bliżej niż 100 metrów od prywatnej własności. Ale nie wiem, czy to się tyczy parków miejskich. Chyba nie. Także zobaczymy, czy Norwegowie mają luz ze spaniem w namiocie, czy nie. Oj, żeby tylko znaleźć jakieś fajne miejsce i się wyłożyć, bo już kurde mamy trochę dość tej wody. No zobaczcie, jak tu jest pięknie, jak tu jest ładnie, ale Norwegia zachwyca. Sztos i to jest pierwszy lepszy park, kurde. No i pomyślcie sobie, że mieszkacie sobie we Wrocławiu czy w Warszawie i obok macie taki park. O, mega. Oj, z psami tu ludzie się będą kręcić na pewno, także trzeba odejść od ścieżki gdzieś, żeby nas nie było widać, chociaż tak na pierwszy rzut oka, co? Tutaj w krzakach, o, widać kawałek daszka toalety publicznej, która jest w środku sucha i dosyć przestronna, więc niewykluczone, że nie rozbijemy tego namiotu, który wyciągnąłem z plecaka, żeby sobie zmógł, a będziemy okupować kibel przez całą noc. No dobra, kochani, szybkie jeszcze wycieczka po naszym pokoju z łazienką, blisko natury. O, w kuchni chyba odpala się kuchenka za mocno. Trzeba ją troszeczkę skręcić. Tutaj na werandzie można zjeść piękną kolację. No i tak, tutaj damy materace do spania. Jest kibelek bezwodny, taki bez spłukiwania, także trochę czuć, no ale trudno, rzeczy się suszą. No i tyle, no i dalej uważam, że lepsze to niż namiot w deszczu. Jemy kolację, idziemy do środka, idziemy spać i tyle. Trzeba jutro rano wcześnie wstać, żeby nikt nas nie nakrył. A mamy już godzinę 21:30. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, drugiego dnia w Norwegii, kochani. Otworzymy sobie drzwi na oścież. O, no i ciach. Nasza sypialnia już się zwija. Tam w kącie robi się woda na herbatkę, może jakiś liofilizac wpadnie. O, i zobaczcie, jak tutaj pięknie mamy, no kurde, patrzcie na to, tutaj jeżyny, tylko strasznie kwaśne, podobno, Paula próbowała. Ale pięknie. O, tutaj koleś, chyba morsował, ślicznie. Witamy z naszego stołu śniadaniowego, kochani. Wjeżdża śniadanko, co u ciebie? Owsianeczka z białkiem waniliowym i z nektarynką. I na bogaty i orzeszkami. I kawka w najlepszym kubeczku świata. Najlepiej spokojnie na szczycie. Chociaż nad jeziorkiem też jest super. Dokładnie. Zobaczcie. U mnie wjeżdża liofilizat, nowy liofilizat, nowość na rynku w sumie, świeża firma, Liomi. Poznałem ich osobiście na zlocie outdoorowym, świetne małżeństwo robi ten produkt. Zobaczymy, jak smakuje, bo w sumie jeszcze nie próbowałem. Tutaj mamy chili con carne, troszeczkę za dużo wody wlałem, także jest takie trochę bardziej rzadkie, z mięskiem mielonym. Jak? Bardzo dobre, pikantne, czuć to chili, o faktycznie, ale dobre, kukurydza w całości, marcheweczka jakaś, super, naprawdę, no jak żarcie w domu. Liofilizaty to jest po prostu odwodnione, wysuszone jedzenie, bez żadnych konserwantów, bez zupek chińskich, bez czegoś takiego, tylko gdzieś tu nam się kurde kaczka kręci, a tam polazła. Trzeba uważać, bo kurcze spryciarze są takie, że może ci coś podwędzić. Zaczynamy czuć się trochę zagrożeni. Siema kaczuchy. Co tam słychać? Kurde, kaczki gryzą? Mogą gryźć, kurde. Nie, no dobra. Słuchajcie, spadamy. Obieramy kurs na Stavanger i lecimy w trasę. Mamy mały problem z wodą, ale znaleźliśmy na drugiej stronie Kristiansandu kurek w ścianie. To jest czyjeś mieszkanie. Kurek jest chyba, żeby podlewać zieleninę. No ale skorzystamy sobie. Myślę, że nikt nie będzie miał z tym problemu. Dotarliśmy na miejsce łapania stopa, kochani, tuż przy remizie strażackiej Kristiansand. Całkiem przyjemnie to wygląda. No niestety auta będą jechały daleko od nas. No i niewykluczone, że będzie problem, żeby coś złapać. Zobaczymy, zobaczcie. One jadą dwa pasy od nas, no to będzie ciężko, ale może się uda. No słuchajcie, złapaliśmy polityka, który podwiózł nas 100 km dalej. Wyrzucił w super miejscu, mamy dużą zatoczkę, jesteśmy widziani z daleka. Jest mega, myślę, że złapiemy tutaj stopa szybciej. Pogadaliśmy sobie o polityce i okazuje się, że w Norwegii nie ma korupcji w rządzie. Jeśli ktoś zostanie przyłapany na korupcji, jest od razu wydalany z polityki. Żadna partia nie chce mieć nic wspólnego z osobami, które no, grają nieczysto. Także brzmi troszeczkę inaczej. W porównaniu z naszą polityką brzmi fajnie. Każdy kraj ma swoje bolączki. Norwegia ma klimat na przykład dużo trudniejszy niż w Polsce, a my mamy politykę. Ale w ogóle jak tu jest pięknie, jedziemy sobie cały czas w sumie taką główną drogą i po lewej macie lasy, po prawej lasy, ciągle mamy fiordy z jakimiś jeziorkami, po prostu wygląda to niesamowicie. Oj tak, a jeszcze nie widzieliśmy tego co fajne, bo na razie jedziemy wzdłuż głównej drogi i mówimy ludziom, że o, bardzo nam się podoba, a ludzie tak, poczekajcie jeszcze. Jesteśmy w Stavanger, kochani! No coś niesamowitego. O, tutaj będzie odjeżdżał, to możemy się z nim jeszcze pożegnać. Nasz cudowny kierowca z Litwy. O, a tutaj mamy jakiś autobus turystyczny. Ale no... No, niesamowity człowiek. Dziękujemy jeszcze raz, naprawdę. Świetny gościu. Jechał zupełnie nie tutaj. Jechał 30 km obok, ale tak się nam fajnie gadało, że stwierdził, to wiecie co, podwiozę was do Stavanger. Gdzieś tutaj są nasi gospodarze, do których zaraz się udajemy, a jesteśmy pod Muzeum chyba Historii Naturalnej i mamy szkielet wieloryba, proszę państwa. O, i są nawet tutaj kawałki do filtracji planktonu. Wieloryb otwiera paszczę, nabiera całą paszczę wody i przez to wypuszcza tą wodę, a cały plankton na tych włoskach się osadza i sobie później to no, połyka po prostu wieloryb. Także największe ssaki na świecie żywią się najmniejszymi organizmami praktycznie na świecie. Całkiem zabawne. My idziemy ogarniać się, ale piękne miasteczko. O Stavanger na pewno więcej opowie wam Paula. Ja mogę powiedzieć tylko, że jest szkielet wieloryba. No nie mogliśmy jeszcze przejść obojętnie przez port w Stavanger, który jest niezwykle urokliwy. Te wszystkie stare domki. Rewelacja. Mnóstwo statków, stateczków. Nas interesuje jeden schowany tutaj z tyłu. Tam. Wycieczkowiec Renaissance. Długi na 220 metrów, wysoki na 40, 10-piętrowy, 10-pokładowy statek. No wysoki jak 10-piętrowy blok mniej więcej. No pięknie tutaj jest, naprawdę mi się podoba. Tak inaczej zupełnie. Nawet słoneczko zaczyna wychodzić, zobaczcie. Także... na pewno tu jeszcze wrócimy. Myślę, że idziemy teraz do naszych gospodarzy przegrupować się i pewnie coś zjeść, a po obiedzie na miasto i jutro w górki. W każdym razie autostop minął spodziewanie. Przejechaliśmy w niecałe 24 godziny z lotniska do Stavanger przez praktycznie całą Norwegię i tak naprawdę ta wycieczka dopiero w tym momencie się zaczyna. Naszą norweską przygodę zaczynamy przy porcie w Stavanger. Mamy tutaj piękny port z ogromnymi statkami. Jest to miasto związane z portem, ale historia tego miasta zaczyna się tutaj. Po wybudowaniu katedry w 1125 roku Stavanger staje się potęgą. Bardzo szybko rozwija się to miasto i co ciekawe, jest to najstarsza katedra w Norwegii, także warto ją zwiedzić. Wybudowana w stylu romańskim z pięknymi dekoracjami. I historia miasta niestety ma wzloty i upadki. Po tym jak biskupstwo przenosi się do Kristiansand, zmieniają się dzieje miasta i są one związane z połowem ryb. Tutaj łowi się śledzie, jest fabryka, w której produkuje się konserwy. Obecnie można ją zwiedzać, jest to Muzeum Conserve. Ponoć jest bardzo ciekawe, a po tym niestety okazuje się, że maszyny są przestarzałe. Mieszkańcy muszą zarybkować w jakiś inny sposób, więc rozwija się przemysł stoczniowy związany z tym portem. A od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy odkrywają tutaj złoża ropy naftowej na Morzu Północnym, Stavanger staje się stolicą ropy naftowej. Mają tu miejsce największe koncerny wydobywające ropę naftową, takie jak Statoil czy inne firmy, mają swoją siedzibę. W ten sposób miasto się bogaci. Także ciekawa jest historia tego miasta, ciekawe są jeszcze zabytki w tym mieście, które będziemy mieli okazję podziwiać. A teraz lecimy na obiadek. Jesteśmy na mieście z naszymi gospodarzami, czyli z Marcinem, Justyną i Patrycją. No słuchajcie, bardzo dziękujemy. Tropem Wilka, jakby co, na Facebooku, na YouTubie. Świetni ludzie, zaprosili nas tutaj i naprawdę dziękujemy wam za gościnę. Nie ma za co, nam również bardzo miło i myślę, że fajnie spędzimy czas. Dokładnie, no, kolejne 1,5 tygodnia, spokojnie, może 2 będą dla nas. I zabrali nas w cudowne miejsce, dlaczego tutaj to kręcimy? Słuchajcie, dziura w drodze, ale nie ta, do której Justyna przed chwilą wpadła nogą, tylko ta. To była taka sama dziura. I jest taki koleś, Jim Bachor, o którym powiedział mi zresztą Marcin, także ściągam od niego, który jeździ po całym świecie i łata dziury w drogach przy pomocy artystycznych mozaik. Świetny artysta, trochę taki Banksy, tylko z mozaikami. No i był tutaj i zrobił tą mozaikę. I to naprawdę na całym świecie, na każdym kontynencie można znaleźć jego pracę, między innymi w porcie w Stavanger również. Znajdujemy się w najstarszej dzielnicy Stavanger. Mamy tu dom z XVIII-XIX wieku i co ciekawe, wszystkie są pomalowane na biało. Biały wtedy był najdroższym kolorem, więc żeby domy wyglądały bogato, to właśnie pomalowali je calutkie na biało. I powiem wam, że wygląda to naprawdę, naprawdę ślicznie. Całe domy są bialutkie, z pięknymi kwiatkami wokół. Naprawdę jest super. I tutaj właśnie w tej najstarszej dzielnicy Stavanger mamy coś ciekawego. Muzeum Conserve. Może tutaj przyjść, zobaczycie jak produkowano dawniej konserwy, no bo z tego słynęło Stavanger. Było tu mnóstwo fabryk, które produkowały te konserwy rybne, więc można przyjść, zapakować sobie rybki do puszki i zobaczyć jak to wyglądało, posłuchać ile się zarabiało i jak wyglądała cała produkcja, z której słynęło miasto. Już Muzeum Koncert i Muzeum Rybołówstwa, a tu mamy coś ciekawego. To, co wygląda trochę jak taka mała platforma wiertnicza, no to jest Muzeum Olejnictwa, także tu możecie się dowiedzieć, jak się wydobywa ropę. Są bardzo ciekawe instalacje, bardzo ciekawie o tym opowiadają, także jeśli byście byli w Stavanger, to na pewno wam polecamy. W ogóle całe miasto to jest takie wow, takie zupełnie inne niż te nasze miasta. Marcinie, co to jest? Tutaj mamy komorę do spawania rurociągów pod wodą. Tam jest wszystko opisane, można wejść do środka, także koniecznie idźcie zobaczyć. No to idziemy, ale co, że rura wchodzi z jednej, rura wchodzi z drugiej i spawają w środku. Okej, no to idziemy. Wkłada się tutaj taką rurę. 110 metrów pod powierzchnią wody. Jest to zatapiane. O, kurde, ciasno! O, i tutaj mamy stację roboczą, gdzie o, takie rury właśnie, jak takie, w których jesteśmy, są łączone. No i tutaj kolesie sobie siedzą i je spawają. One są przywierane jedna do drugiej, łączą odcinki rur i tak kolejny odcinek, kolejny odcinek, kolejny odcinek i robią tysiące kilometrów rurociągów. Świetna rzecz. Przy Muzeum Olejnictwa, tutaj byliśmy w tej rurze dopiero co, no są, jest taki park zabaw zrobiony z portowych rzeczy. Między innymi, zobaczcie, są całe takie, taki plac z boi zrobione, normalne, zwykłe boje, po których można biegać, skakać i tak dalej. Kurde, kusi mnie, żeby sobie wejść. I chyba sobie wejdę. Dawaj, trzymaj, Paweł. Chodź, ja nagrywam. O, zarąbiste, kurde, jak takie wielkie balony. Myślałem, że będą twardsze, ale boje są dosyć miękkie. Świetna rzecz, kurde, i tak niewiele potrzeba. Parę starych boi, które byłyby do wywalenia i już dzieciaki mają się gdzie bawić. Mamy tutaj kolejną fajną rzecz. Wielkie talerze. Tam jest drugi wielki talerz daleko. Trzeba wejść do środka i zobaczyć. Ło, Paula, słyszysz mnie? Słyszę. Ale ty, jaki czad. Ja bym słyszał Paulę, jakby była tuż koło mnie. A ty, Paula? Ja też cię słyszę, jakby był koło mnie. No ty, ale jaka petarda. Ty, normalnie... O, w tą stronę. Normalnie słyszę Paulę, mówię teraz do tyłu. Jakby Paula była tuż przy mnie. Jakbyśmy gadali przez telefon, nie? Wow, kurde, prawie 100 metrów. Tak, a mówię normalnie. Wow. Zwracajcie uwagę na oznaczenia parkingowe w Norwegii, to jest bardzo ważne. Tutaj mamy na przykład parking, na którym można parkować maksymalnie pół godziny, a to jest auto, które było 31 minut. Auto tutaj są drogie, po prostu szkoda pieniędzy. A miasteczko jest naprawdę ładne. Naprawdę ładne, jest mnóstwo jakichś takich... No tutaj mamy jakiś wierszyk na przykład na płytkach, mnóstwo graffiti, mnóstwo kolorków. Wszystko jest takie inne, ładne. Stavanger jest śliczne. Bardzo mi się tutaj podoba. No kochani, budka telefoniczna. Wchodzimy. Czy jest sygnał? Halo? Nie ma sygnału. Sygnału nie ma, ale są książki. Można się poczęstować książką. I to chyba nie jest jako biblioteczne, bo nie ma żadnego... Tak, to są książki po prostu, żeby sobie wziąć i przeczytać. Czadersko. Bardzo fajne wykorzystanie starych budek telefonicznych. A co ciekawe, parkometry przy porcie są też na łodzie. Normalnie płacisz bilet parkingowy łodzią, jak sobie tutaj parkujesz w marinie, także inny świat. Mieliśmy już królestwo białych domków. Tutaj zobaczcie, jakie one kolorowe. I w ogóle historia wzięła się stąd, że jeden fryzjer chciał przyciągnąć turystów do swojego salonu fryzjerskiego i pomalował swój salon na takie różnokolorowe barwy i faktycznie turyści zaczęli przychodzić, klienci, coraz więcej i tym samym cała ulica została pokolorowana na tęczowo. Ale super. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jest kolejny dzień. Jesteśmy przy ruchliwej ulicy, także nie wiem, jak nas słychać. Właśnie uciekł nam autobus. O taki, Kolumbus. Niestety uciekł, ale autobusy tu jeżdżą co 7 minut. Także nie ma problemu, żeby zdążyć na kolejny. Jedziemy autobusem na pociąg. Tak, jedziemy autobusem na pociąg, a później jedziemy na fajny szlak. Co ciekawe, z autobusów są dwie aplikacje. Aplikacja do kupowania biletów i do sprawdzania rozkładów jazdy. Także aplikacja jest super, bo możecie sobie podglądać, gdzie jest wasz autobus, tak jak Uber. I z takich super, super ważnych rzeczy na każdy autobus trzeba machać, tak jak na stopa, bo inaczej wam się nie zatrzyma. Także tu nie ma przystanków na żądanie, każdy przystanek jest przystankiem na żądanie. Jak nie zamachacie, to nie stanie, mimo że stoicie koło tego przystanku. Jedziemy na szlak Siedmiu Szczytów. Bardzo malownicza trasa, podobno chcemy wrócić stamtąd promem, także będzie też pływanie po fiordzie dzisiaj, jeśli zdążymy na prom. Także szykuje się naprawdę fajny dzień i jak na razie pogoda dopisuje, chociaż w prognozie są deszcze. Właśnie mieliśmy na 2 dni wyskoczyć dzisiaj z namiotem, ale na dzisiaj są prognozowane ulewne deszcze, a na jutro ulewne deszcze i burze z piorunami. Trochę rewidujemy plany i robimy jednodniówkę na razie, a za 2 dni jedziemy na tydzień na dziko. To sobie jeszcze pośpimy w namiocie. Nasz autobus powinien być lada chwila. Dotarliśmy na dworzec kolejowy, kochani. Będziemy sobie tym pociągiem jechać dalej do Sandnes. I mieliśmy przed chwilą kontrolę biletów. Jakby co, bilety są w aplikacji. Właśnie kupiliśmy 24-godzinne. I kontrola polega na pokazaniu kodu, gdzie ten obrazek tutaj jest na każdy dzień inny, więc jeśli masz ważny bilet, to masz aktualny obrazek tutaj na dole i na tym polega kontrola. Nikt nie sczytuje kodu, tylko patrzą, jaki jest obrazek, także dosyć śmiesznie. No ale nie ma biletów papierowych, nie ma fizycznej możliwości kupna biletów papierowych. Wszystko jest w telefonie, także trzeba mieć powerbanka, bo jak ci padnie, no to masz problem. Jedziemy sobie już pociągiem, kochani, tak to wygląda. Dosyć fajne siedzonka, miękkie. Wszystko planowo, wszystko według rozkładu, także chyba to działa troszeczkę lepiej niż nasze PKP. Jest tanio, bo zapłaciliśmy 33 zł za 24 godziny, więc możemy wszystkim jeździć za 33 zł. To nie jest drogo. Tutaj widać góry, na które jedziemy. Musimy objechać fiord dookoła, ale będziemy łazić dzisiaj tutaj na górze. Petarda. No, wygląda to naprawdę ślicznie. Witamy w Sandnes. Podróż trwała 15 minut. Myśleliśmy, że będziemy jechać z godzinę. Mamy Sandnes centrum. Na rowerki trzeba uważać. Tu jest rowerostrada. No i ruszamy. Ruszamy, proszę Państwa, na szlak 7 szczytów, który zaczyna się gdzieś tam. No i leci przez te szczyty, które pokazywaliśmy po drodze. Ale ładnie. Trochę źle poszliśmy, także trzeba się przecisnąć na tą ścieżkę za siatką. Jak dobrze, że jesteśmy szczupli. No, mam nadzieję, że żadnych mandatów za to nie dają. I tam na skały. I kilkadziesiąt schodów później było podejście, pierwsze podejście nasze w Norwegii. Mamy panoramkę na całe miasto. Idziemy zobaczyć. No, widoczek robi wejrzenie, i tam będziemy sobie dalej wędrować. W ogóle zobaczcie na takie super dużo zieleni. Patrzymy na takie dość duże miasto, a praktycznie przy każdym ogródeczku pomiędzy tym są jakieś pajeczki. Jest naprawdę zielono. Popatrz w dół. I patrzcie w dół. Tak myślałam. Kochani, zrobiło się całkiem dziko. Fajnie, wychodzimy powoli z miasteczka. Idziemy sobie szlakiem na szlak. To jeszcze nie jest szlak 7 szczytów, ale dojściówka. Fajnie. O, i śmieci. No, w Norwegii jest trochę śmieci, powiem wam, że tak trochę mniej niż w Polsce, ale nie dużo mniej. Żółwik, kolego, żółwik. No, robi się naprawdę pięknie. Robi się dziko. Mokro. Hakuna Matata? Tak, gdzieś tańczyli, tak. Była z jakiejś takiej bajki. Nie, jaka Hakuna Matata. Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Ale to swoją drogą. A kto pamięta bajkę Wilk i Zając? Wilk i zając, kochani. Wilk i zając. Najlepsza bajka dzieciństwa, co nie? Średnia wieku szybkich podróżników na YouTubie to jest 40 lat. Także ja wiem, że wy oglądaliście. Tak jak i ja. A ja nie. No, Paula to jest jeszcze młode, zielona jak szczypiorek. Ale przynajmniej jędrna, także trzeba się umieć ustawić. Najedliśmy się trochę jagód, a właściwie bojówek, ale tu mamy też coś ciekawego. Tu mamy zwykłą jagodę. Jagoda się mówi populenie, ale to jest po prostu bojówka. Ale tutaj mamy coś ciekawego. Jest to bojówka czerwona, czyli bojówka bojusznica, takie czerwone kuleczki. I można je jeść. One mają taki lekko kwaskowaty, lekko goryczkowy posmak. Ale co ciekawe też są wykorzystywane do robienia sosów, do robienia jakichś przetworów takich do mięs. W Anglii jest wykorzystywane do robienia takiego specjalnego sosu z chrzanem i gruszką. Także jest to taki przysmak. A ma też działanie lecznicze. A właściwie liście tej bojówki, one są takie mocno zielone, są inne niż zwykłe jagody, ona jest niższa i ma takie mocno zielone listki. Są wykorzystywane jako środek na problemy żołądkowe, na problemy z czerwieniem, na jakieś biegunki, także na jakieś problemy z układem moczowym. Także warto bojówki jeść, są zdrowe. I całkiem smaczne. Gdzie Paula? Gdzie Paula? Przepraszam bardzo. Idziemy teraz przez pastwiska. No i obok przejścia dla ludzi jest przejście dla owieczek zagubionych. Dawaj! Dawaj Paula, ty idziesz przejściem dla owieczek. Ja jestem zagubioną owieczką. A ja będę twoim dobrym pasterzem. O, zamykamy. Gituwa. Nie no, robi się naprawdę pięknie. Zobaczcie, co tutaj jest, co tutaj widać. Norwegia! W końcu Norwegia! Ktoś nam napisał wczoraj komentarz, że Norwegia nie wygląda dobrze w obiektywie. Śmiem się nie zgodzić. Co tam krówka? Wszystko dobrze? Dobra trawka? Dajesz mleczko? O nie, to jest chyba byczek. Tak, to jest młody byczek. No to nie daje mleczka. To jest szlak, kochani, i bezpośrednio na szlaku mamy gigantyczne jagody. Całe jagodowe zagłębie. Chodźcie tu. Wysyłał mi jeden z was wiadomość, żeby nie jeść niemytych jagód, bo przenoszą bąblownicę, która może zniszczyć cały organizm. Te w sumie mogą przenosić, bo krowy się tutaj wypasają, srają, sikają i w ogóle. Raz się żyje, zobaczymy. Dobre, słodziutkie, lekko kwaskowate, ale dobre. Tarzam nogi w brudnym piasku, głaszczę psami mozarazków. No bardzo mi się tutaj podoba. Świetne są te szlaki właśnie po skałach, po takich lasach. Mnóstwo borówek, mnóstwo wrzosów, bardzo takich odżywionych. Szlak jest oznaczony jako T i nie wiem, czy każdy szlak tu jest tak oznaczony, czy nie. No w każdym razie jest T albo czerwone ciapki na drzewach i kamieniach. Bardzo gęsto, co 10-15 metrów, także nie sposób się zgubić. Trzeba uważać, żeby nie umoczyć buta, bo jest dosyć mokro. No i niestety ma to też swoje minusy, bo tempo marszu przez taki teren mocno skalisty, błotnisty jest niższe niż byśmy chcieli. To nie są nasze piękne sudeckie szlaki, gdzie masz szutrówę i idziesz sobie tempem przelotowym. Tutaj trzeba się trochę powspinać, trochę potrzymać, różnych gałęzi, bo jest ślisko, mokro i no idzie się wolniej, także zobaczymy, ile dzisiaj przejdziemy, bo niestety ostatni prom odpływa o 17:15, więc chcielibyśmy zdążyć na przystań, która jest jeszcze daleko, jeszcze z 20 km tam mamy, o 17:15, no już dochodzi 11, także może być ciężko, zobaczymy. No ale tak wygląda ją te szlaki w okolicy Sandnes. Rękawiczka. Siema, piątka. Up, 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 up. Dobra, teraz Paula. Z boczkiem. Ciężko będzie. Dobra, dała radę. Brawo. No, ale zaczynam żałować, że nie wziąłem kijków trekkingowych. Nie lubię do samolotu, bo to nie ma jak tego przypiąć dobrze. I ostatnio mi przeszkadzały, na maderze leżały tylko, także teraz nie wziąłem. Jak nie muszę rozkładać na nich namiotu, to nie są aż tak potrzebne, się okazuje. I jak nie robię wielu kilometrów, no tutaj nie będziemy jakoś śmigać po 40-50 dziennie, więc te kije nie są aż tak ważne, także ich nie mam. I tutaj by się ta stabilizacja kijami trochę jednak przydała. Norwegia. I zobaczcie, ogrodzone płotem, żeby tutaj owce, jakieś krowy i tak dalej nie właziły. Jest huśtawka, mamy miejsce, no takie biwakowe. Jest podest do spania, tu jest narzędzie do rąbania drewna, niestety zardzewiałe, a jest tłok, który wciska drewno na klin i się rozszczepia, no ale nie działa teraz, ale są dwa grille, tam też grill, tam jest drążek, no a tutaj mamy huśtaweczkę. Siema. Ładne. No, fajne miejsce. Pusto. Cześć łowiecki. Co tam? Będzie wełna? Fajnie tak się chillować w takim krajobrazie, co nie? No, jest tak zupełnie inaczej niż u nas. Trochę jakbyśmy byli w partiach szczytowych Babiej Góry, tylko że jesteśmy 200 metrów nad poziomem morza. Fajnie. No i tutaj rośnie normalnie kosodrewina, tak jak u nas wysoko w górach, a tutaj nad morzem. Wietrznie, ale osiągamy Dalsnuten, 323 metry nad poziomem morza, które widać. Całkiem spoko. No naprawdę ślicznie tu jest. Jest to chyba najbardziej popularne miejsce w regionie. Jest trochę ludków, ale i bez tragedii. Trasa nie była wymagająca. Jest naprawdę rewelacyjnie. Jak Ci się podobało? No, jest naprawdę mega. Nie spodziewałam się, że będzie tak ładnie. Zwłaszcza, że szło się naprawdę leciutko. I jest księga gości. No, może się wpiszemy. Jak będziecie na Dalsnuten, to poszukajcie naszego wpisu. I my idziemy teraz na tamtą górę, później na tamtą górę i później schodzimy z drugiej strony. Takiego zygzaka sobie robimy. Także będzie jeszcze chodzenie. Tak sobie idziemy, kochani. Jest tu tak pięknie. Zobaczcie, no jest niesamowicie. I co najlepsze, nie ma tutaj w ogóle ludzi. Praktycznie spotkaliśmy z 10 osób na szlaku, a idziemy już z 12-13 km. Także robi to wrażenie. No ale to może wynika też z faktu, że Norwegia jest po prostu bardzo słabo zaludniona. Mam tu około 15 osób na kilometr kwadratowy. Kraj jest większy niż Polska powierzchniowo, a mamy tu tylko 5 milionów ludności norweskiej. Także jest to naprawdę, naprawdę mało. Większość kraju jest po prostu niezamieszkała, bo jest niedostępna. Są fiordy, są wysokie góry, są tereny, które są cały czas pokryte lodem, no i nie da się tam w ogóle mieszkać. Także wszyscy Norwegowie skupiają się w tych większych miejscowościach. No i wokół tak całej Norwegii wzdłuż wybrzeża. Ale nam to nie przeszkadza. Nie przeszkadza nam, że nie ma ludzi. tak sobie gadamy z Paulą, że jest tak inaczej tutaj. Jeszcze nigdy nie byliśmy w takim miejscu. To jest kolejna kraina, kolejne krajobrazy, które widzimy po raz pierwszy w życiu. I bardzo nam się to podoba. Zupełnie coś nowego. Podróże kształcą, rozszerzają horyzonty i o to chodzi. Także polecam bardzo jechać gdzieś, gdzie jeszcze was nie było. Jeśli co roku jeździcie do Mielna na wakacje, to pojedźcie tym razem do Pobierowa na przykład. A co, raz się żyje, trzeba zaszaleć. Szlak Siedmiu Szczytów trwa, schodzimy z kolejnych szczytów. Tam już byliśmy. Teraz czas iść na tamte szczyty w tle. I jest ciekawa sprawa z tym oznaczeniem turystycznym szlaku. Każdy szlak jest oznaczony tak samo i każda ścieżka, która oficjalnie szlakiem nie jest, też jest oznaczona czerwonymi T. Także to jest plątanina z pomieszaniem. Bardzo często wychodzimy gdzieś poza szlakiem. Na szczęście tu jest tych szlaków dużo, więc sobie to jakoś tam łączymy. Ale bez GPS-a tutaj trudno by było się odnaleźć, bo nie ma jednoznacznych drogowskazów. Wietrzymy sobie stópki. Tam w oddali widać Stavanger. W ogóle patrzymy sobie i to jest niesamowite. Jeszcze nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałam, że ta linia brzegowa nie jest płaska, taka, że jest linia i morze, tylko po prostu jest cały czas pofałdowane. Te fiordy wciskają się na kilkadziesiąt kilometrów w głąb lądu, co sprawia, że cała linia brzegowa Norwegii ma ponad 25 000 kilometrów, czyli więcej niż pół obwodu ziemi. To jest naprawdę ogromna liczba i jest ogromna liczba właśnie fiordów. Mamy około takich dużych fiordów nazwanych 1700, a my będziemy niektóre sobie zwiedzać. Jest naprawdę wow, robi to wrażenie. Czasem ciężko się zczaić, gdzie się już w ogóle zaczyna ten faktyczne morze, a gdzie jeszcze nie, bo nie wiadomo. Tak, czy to jest jakieś dojście do morza, czy to już jest morze? Wow, jak tu się robi pięknie! No normalnie Norwegia w całej okazałości. Tu widać miasteczko, w którym będziemy kończyć. Kąty jak zdążymy, będziemy odpływać poziomem. A tam na tą górę jeszcze się wspinamy. Mega. Na szlaku jest bardzo dużo grzybów, prawdziwków, maślaków. No i patrzcie na to, tutaj też mamy pięknego prawdziwka chyba, z taką grubą nóżką. Ale ten grzyb złapał grzyba. Jest spleśniały. Ale śmiesznie. Grzybocepcja. Chyba nie widziałem jeszcze grzyba zagrzybionego. Ciężko powiedzieć. Szlak jest niesamowicie niewspółpracujący. Strasznie źle się po tym schodzi. Wszystko jest mokre, śliskie. I mamy fatalne tempo. A za 2 godziny prom odpływa. Także zobaczymy, czy nie trzeba będzie jakoś zrewidować planów. Bo mamy tam jeszcze kawałek na ten prom. Myślę, że no, łącznie z 8-10 km może być. Także no 8 to na pewno. A na 2 godziny po górach w trudnym terenie to jest mało. O, chyba widać, że zaczęło kropić. Jeszcze nie ma tragedii. No ale przychodzi kolejna chmurka. Mam nadzieję, że przelotna. Mamy jeszcze jakieś 6 km do zrobienia. Także czekaj. Tutaj, kochanie. Także trzeba cisnąć. O, ktoś rozłupał kamień ogniem. Wow. Rozhajcowali wow. I kamień pękł od naprężeń. Bardzo ciekawe. Kiedyś się tak nawet drążyło kopalnie, że się rozgrzewało skały, polewało wodą, one się odspajały. No było to znacznie mniej uciążliwe fizycznie niż cioranie młotkiem, nie? Meldujemy się z Liffie Warden, 282 metry nad poziomem morza. Jest tutaj taka stacja przekaźnikowa, można tą górę poznać z daleka. Widoczki cudowne, tutaj księżycowy krajobraz, już praktycznie nie ma żadnej kosodrzewiny, same skały i mech. Wygląda też inaczej, kurczę, tutaj na tej trasie przeszliśmy chyba z 7 krain przez 7 godzin, także niesamowita sprawa. No i widoczek w drugą stronę na Stavanger, stamtąd wystartowaliśmy. Teraz schodzimy 4 km z tamtej strony do portu i płyniemy stateczkiem tutaj, pod warunkiem, że zdążymy na stateczek, który odpływa za godzinę. Czy zdążymy przejść 4 km? Nie wiem, bo teren, jak widzicie, jest po prostu trudny. Tak sobie tutaj idziemy, no są jakieś głazy i pomyśleć, że w Polsce są przecież głazy narzutowe, przywleczone przez lodowiec ze Skandynawii. To właśnie polegało na tym, że sobie lodowiec sunął, zabrał kamień w lodzie i zaniósł go na drugi koniec Europy. Niesamowite, przez morze w ogóle. To jest taki pełny obraz. Niesamowite. No kurde, jak to wszystko jest połączone, nie? No schodzimy tak sobie z tego szczytu. No i fajnie byłoby podsumować ten szlak 7 szczytów. Wierzę, że zaliczyliśmy 7 po drodze. Nie jestem w sumie pewien, ale myślę, że było. Myślę, że było, tak. Było 7. Jakie masz przemyślenia, kochanie? Mi się bardzo podobało, naprawdę ciekawy szlak i w sumie tak bardzo blisko miasta, łatwo się do niego dostać. I mieliśmy też taką fajną obserwację, że można sobie ten szlak wydłużyć, skrócić, te pętelki się mieszają, także jest to szlak dla każdego, bo możecie sobie wybrać krótszą opcję, dłuższą i też sobie ją modyfikować w trakcie, jakby się okazało, że nie wiem, pogoda się psuje albo nagle wyszło słońce i chcecie iść dalej, to nie ma z tym problemu, bo są ścieżki dojściowe, także wystarczą mapyczy i na pewno sobie pojedziecie, zaplanujecie fajną trasę i fajne, bo jest bardzo różnorodne, także zaczynaliśmy od jakichś takich lasów, było trochę bagien, były jakieś skałki, także naprawdę, naprawdę fajnie. A jak tam twoje wrażenia? No, powiedziałaś dokładnie to, co chciałem też powiedzieć, także zdecydowanie się zgadzam. No i też dojazd tutaj jest w różne miejsca. My akurat z Sandnes zaczynaliśmy, ale można dojechać na przykład do połowy szlaku, w sam środek tych wzgórz tutaj, albo sobie promem właśnie do Hommersåk dojechać i naprawdę można to ugryźć z każdej strony, na każdy sposób. Jak ktoś by chciał tu spędzić 2 dni z namiotem, to też jest gdzie, a jak ktoś chce wyjść na 2 godzinki na spacer, to też jest gdzie, także rewelacja. Też jeszcze jest super atrakcja, jest taka chatka w lesie, z której można korzystać, jest tam miejsce na kominek, także możecie sobie tam przyjść, posiedzieć, nie można w niej nocować, ale spędzić czas, na przykład jak pada, można, także pokażę wam zdjęcie tej chatki i polecamy przyjść tam też. No, zdecydowanie, także pierwszy szlak w Norwegii, oficjalny, ogromny plus. Ocena, no, 5. Spokojnie, widoki nie są jeszcze takie zapierające dech w piersiach, więc może być celujący, ale na razie jest bardzo dobrze. Zdążyliśmy, jesteśmy w porcie w Hommersåk i stąd za 15 minut ma odpływać prom do Stavanger, mam nadzieję. Nie znamy rozkładu jeszcze, jest napisane Stavanger, ale nie wiemy, czy z Stavanger, czy do Stavanger będzie płynął. Mamy nadzieję, że do. Za 15 minut się przekonamy. Ale niezła jazda, że to działa wszystko na jeden bilet. Na bilet miejski macie autobusy, promy wodne, pociągi i prawdopodobnie hulajnogi i rowery miejskie też. Także płacisz 33 zł za 24 godziny, jeździsz czym chcesz, ile chcesz. Zarąbista sprawa. I doczekaliśmy się, faktycznie 13 po odpływa prom, także będziemy płynąć. Ła! Fajnie. Przygoda. Jeszcze na szybkich podróżach chyba nie pływaliśmy promem. Jeszcze nie. Pływałeś kiedykolwiek? No. Nie, chyba nie. W 7-letniej karierze szybkich podróży jeszcze się nie zdarzyło. Także pierwszy raz na szybkich podróżach płyniemy. Ale fajnie. No, ty, ale całkiem ładny ten prom tam. Jak patrzę, stoliki, są gniazdka. Ładnie, ładnie, ładnie. No, bardzo spoko. Nie wiem, z jaką prędkością płyniemy, ale zapierdzielamy, kochani. Spokojnie jakieś 50 na godzinę, jak nie więcej. Także no, ten katamaran naprawdę daje radę. Trap się już wysuwa, kochani. Dopływamy. Chwila, moment. Ile? 15 minut. I jesteśmy w Stavanger. Niesamowite. Mega. No to szczury lądowe idą z powrotem na ląd. Mega. I zaczyna padać. Idealnie. To teraz znaleźć autobus i do domu. Mamy świadomość, że żarcia z Polski nam nie wystarczy na cały wyjazd, więc udaliśmy się do sklepu spożywczego i nie ma tragedii. Na przykład masło orzechowe 350 gramów kosztuje 12 zł za słoik. No to trochę drożej niż u nas, bo u nas pół kilo jest za dychę, no ale to nawet nie jest dwa razy drożej, także nie ma tragedii. Za 12 zł można taki słoiczek w góry sobie wziąć. No jak tak patrzę, to też jakieś inne rzeczy są droższe, owszem, ale o, można paczkę ciastek kupić za 6 zł, coś takiego. Także nie ma tragedii. Witamy czwartego dnia w Norwegii, kochani. Dzisiaj mamy taki luźniejszy dzień. Na popołudnie jesteśmy umówieni z naszymi gospodarzami Tropem Wilka, uważaj woda, na zwiedzanie przeróżnych atrakcji, także popołudnie szykuje się bardzo zróżnicowanie i ciekawie, ale w międzyczasie wyszliśmy sobie na spacerek, bo przestało padać. Wcześniej strasznie rzucało żabami. No i mamy tutaj jeziorko, które pisze się Store Stokawand. Na pewno czyta się zupełnie inaczej. W każdym razie planujemy sobie je obejść dookoła. Ale tutaj widać, nie wiem jak to widać na waszym ekranie, ale są linie boi. Mniej więcej tutaj, tu, tam. No, kilkukilometrowe tory są porobione, proste. Prawdopodobnie do pływania kajakiem, jakichś wyścigów kajakowych, tak bym stawiał. I to jest tuż przy Stavanger. Stavanger jest zaraz za tym lasem. My z noclegu mieliśmy 10 minut piechotą tutaj. No i mamy traskę około 2 godzin dookoła jeziora. Zapowiada się bardzo dobry dzień, bo miało padać do 15, a wyszliśmy chwilę po 11 i nie pada. To jeszcze zobaczymy tylko, czy ciepła woda, przepraszam, kochani. A taka zimka, zimna. Nie chciałbym tutaj pływać, zdecydowanie nie. Nad jeziorkiem mamy grilla, są szczypce do przewracania kiełbasek, dynksy do rozrzucania węgli, no i mamy jakiś domek, nie wiem czy to toalety, czy to jakiś domek rekreacyjny, zobaczymy sobie zaraz, ale świetne tereny przy Stavanger. Jakby ktoś chciał zrobić piknik z rodzinką, to jest gdzie. No dobra, sprawdzamy. To zamknięte. To zamknięte. To zamknięte. WC. O, WC otwarte. O, kibelek całkiem przyzwoity. No to chociaż kibelek jest. O, i woda pitna jest. Jest, woda pitna jest i kontakty, żeby się podładować, są, także fajne miejsce. Jeśli ktoś na cebulaka z namiotem się kręci po Norwegii, no to jest kibel, jest woda, jest prąd, jest miejsce na namiot. Rewelacja. Protip, który pokazywaliśmy wam w Himalajach, to jest Google Lens, który to wszystko tłumaczy, nie? Niesamowita sprawa, że macie od razu ciach i po polsku. Chodzi o to, że jest to baza skautowa, którą można sobie rezerwować za darmo. Jeśli nie jest zarezerwowana, to rezerwujemy za darmo. O, i mamy jakieś stoły. Tutaj jest kominek porządny. Stoły i spokojnie można sobie tutaj biwakować. Także zarąbista sprawa. Trzeba mieć pewnie jakąś aplikację do tych kodów QR, ale wszystko jest za friko. Kibelek, woda, prysznic. Petarda. Mamy tutaj taki cypelek, kochani, nad jeziorem. I przeczytałem właśnie na tablicy informacyjnej, po norwesku oczywiście, ale przy pomocy Google Lens, że ten cypelek był niegdyś bardzo popularnym miejscem do prania ubrań. Rolnicy z okolicznych wiosek przywozili tutaj ubrania całymi wozami. Prano tutaj ubrania w wodzie z tego jeziora, łącznie z gotowaniem ich w takich wielkich garach do gotowania ubrań specjalnych, i później na tych skałach one sobie schły na słoneczku. A ogólnie wody z tego jeziora, w sumie to wody, lód, ale to też jest woda, był wykorzystywany w fabrykach konserw do chłodzenia ryb i konserw, zanim urządzenia chłodnicze powstały, czyli mniej więcej XIX, początek XX wieku. I wcześniej korzystano z lodu z tego jeziora, wycinając go w bloki, trzymając w specjalnych lodowniach, i na wiosnę ten lód rolnicy sprzedawali i tak zarabiali na życie, sprzedając lód. Idziemy sobie szlakiem dalej wokół jeziorka i trafiliśmy na rekonstrukcję młyna. Pierwszy młyn powstał tutaj w 1850 roku i służył ludziom do mielenia zboża, mielenia ziół. W ogóle na tym strumyczku było kilka takich młynów w okolicy i było to też bardzo ważne miejsce, ponieważ tutaj poławiano węgorza dawniej. Obecnie w całej Norwegii jest zakaz łowienia węgorza europejskiego, jest on objęty całkowitą ochroną. A dawniej z tych rzeczek węgorze poławiano i budowano takie młyny. Zobaczcie, kochani, miód sprzedają. Gdzieś tu ktoś ma pasiekę w ogrodzie i sprzedaje miód. No i jest 100 koron za pół kilo, za coś takiego, i 200 koron za duży kubełek. Czyli 40 zł kosztuje taki kubełek, 450 gramów tutaj. 80 zł kosztuje kilogram miodu, ale ten miód taki trochę dziwny. Nie wiem dlaczego, ale jest jakiś taki inny niż nasz. No w każdym razie zarąbista sprawa, to jest przy szlaku turystycznym. Jest po prostu zaufanie. No u nas by się to nie zadziało. Myślę, że po jednym dniu by ten cały miód zniknął, a kasy by tutaj nikt nie zostawił. Także mega, jest trochę inne to społeczeństwo. Nie wiem, czy to jest kwestia zamożności, bo na przykład w Czechach, no Czechy nie są dużo bardziej zamożne niż Polska, może nawet mniej czasami, a też działa coś takiego, także chyba to jednak kwestia kulturowa. Mamy objazdówkę krajobrazową. Justyna i Patrycja zabrały nas na zwiedzanie okolicy i pierwszy przystanek na trasie jest to schron przeciw nalotom, coś takiego, przeciwbombowy, w którym zrobili salę gimnastyczną. Mamy takie wejście, idzie się w głąb góry, pod ziemię, i na końcu powinna być sala gimnastyczna. Tilfluktsrom. Tutaj mamy drzwi. Zobaczcie, żeby to wszystko zamknąć, zabezpieczyć. Zbrojony beton. No spokojnie 30 cm. No z takimi 3 ryglami nie da rady ruszyć. Petarda. Nie, no to mogło naprawdę, myślę, że i strzał z działa wytrzymać. I ze starego schronu, który już nie był potrzebny, bo mamy czasy pokoju teoretycznie, zrobili halę gimnastyczną. Rewelacyjny pomysł. No i we wnętrzu góry mamy coś takiego. To wygląda dosyć nowocześnie. Wow. Toalety. Kibelki. Całkiem. Wow. I sala sportowa wykuta w skale, ale petarda. No powiem wam, że wygląda naprawdę ciekawie. Norwegia jako kraj mocno związany z morzem ma bardzo rozwiniętą marynarkę wojenną. No i widzimy tutaj jakiś okręt, nie wiem jakiej klasy, ale z tyłu ma lądowisko dla śmigłowców. Wygląda dość groźnie, wygląda dość poważnie i to nie jest pierwszy okręt wojenny, jaki widzimy tutaj na fiordach, także no jest inaczej niż u nas. Bardzo ciekawie, bardzo fajne rzeczy. Myślałem, że to jest jakiś żwir czy co, a to wszystko są ślimaki, kochani. To wszystko są ślimaki. Ciuk. I mamy tutaj też coś bardzo ciekawego. Resztki morskiego renifera. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, ale jest coś takiego jak morski renifer i to są jego rogi. Tu jest już morze, kochani. I na cypelku mamy latarnię morską w Tungenesfer, otoczoną bunkrami z czasów II wojny światowej. Norwegia została zaatakowana przez Niemcy w 1940 roku, jak wojna już była dosyć mocno zaawansowana. Nie stawili tutaj Norwegowie dużego oporu i Niemcy obsadzili tutaj przyczółek, który obserwował ruch statków lokalny, pilnował tych statków, żeby jakieś statki nie uciekały ze Stavanger i no było to dosyć strategiczne miejsce, historyczne. No teraz mamy latarnię, która w sumie no chyba będzie remontowana na szczęście, bo już popada w lekką ruinę. Dowiedzieliśmy się, że ta latarnia zabłysła w 1829 roku, prawie 200 lat temu, jak na drewniany budynek wystawiony na działanie warunków atmosferycznych nad morzem. To jest niesamowity wynik, to naprawdę tutaj jest hardkorowo, jeśli chodzi o ochronę drewna. A to stoi ponad 200 lat, prawie 200 lat i się trzyma. No powiem wam, że jestem zdziwiony, pozytywnie. Jednak Norwegowie potrafią zadbać. Tutaj nad samym brzegiem morza mam taką fajną chatkę. Tutaj mamy drewno, można sobie w środku rozpalić w kominku. Idziemy zobaczyć, jak wygląda w środku. Zobaczcie, ale ekstra. Otwarte. Mamy takie miejsce we wnętrzu do siedzenia, można sobie tu usiąść, można poczytać sobie książkę, mamy różne tytuły książek i na górze wchodzimy na górę. O, i na górze wygląda to tak. Mamy chatkę z takim widoczkiem. Mega, siedzicie sobie i patrzycie na morze. Wszystko jest super, jest naprawdę fajnie, bo chatka jest bardzo ładna, cała drewniana, taka naturalna, ale niestety nie można tu spać. Możecie sobie siedzieć, możecie się ogrzać, możecie sobie wypić herbatkę, ale nie możecie zostać na noc. Tam jest napisany regulamin, jest zakaz tutaj nocowania. W sumie nie wiemy dlaczego, no bo miejsce na nocowanie jest naprawdę, naprawdę fajne. Można by sobie tu rozłożyć śpiworki i się przespać. No ale niestety nie wolno, nie łamią prawa w Norwegii. Norwegowie w ogóle ponoć nie łamią prawa. Są bardzo praworządni, no więc też dajemy się szanować ich zasady. Ale posiedzieć sobie tutaj można, odpocząć, popatrzeć na widoczki. Justyna z Patrycją zabrały nas w kolejne czadowe miejsce. Uwaga! Siup! Basen wydzielony z morza, basen z morską wodą. Kąpiesz się wśród skał, no rewelacja, jest to na pewno fajne miejsce dla dzieciaka, bo ci ten dzieciak gdzieś tam nie zginie, ale prawdopodobnie jest to też dla miłośników morsowania. Jak tam woda? Chłodna? O tak, chłodna. Powiedziałbym, że taki Bałtyk nasz. Taki nasz Bałtyk, czyli nie ma tragedii, ale ja bym się tutaj nie kąpał raczej. Ale mega miejsce, naprawdę. I zauważyłem to już nie pierwszy raz, że jest bardzo łagodne wejście do wody, takie, że wózkiem nawet można wjechać, z barierkami i myślę, że spokojnie dałoby radę tutaj, żeby osoba na wózku wjechała, zeszła z wózka i sobie tam pływała rękoma po prostu, za co naprawdę propsuję. Jesteśmy przy kolejnej atrakcji. Mamy tutaj pomnik, jest to pomnik dość niezwykły, jest to łańcuch z platformy wiertniczej. W W majcu 1980 roku miała miejsce ogromna katastrofa. Wtedy w nocy przerwały się łańcuchy z platformy wiertniczej i cała platforma runęła w dół. Zginęło wtedy 123 osoby z 200, które były na pokładzie platformy. Ta katastrofa odbiła się faktycznie echem. Zmieniono wówczas przepisy dotyczące bezpieczeństwa, bo nie zginęłoby aż tyle ludzi, gdyby nie złe zarządzanie. W wyniku złej komunikacji po prostu nie zdążyli uciec do szalup ratunkowych i tylko jedna szalupa i dwie tratwy odpłynęły z kilkunastu, które mogły odpłynąć, także można było tego uniknąć, ale wyciągnęli z tego wnioski i teraz zmieniły się przepisy i platformy są bezpieczniejsze, chociaż nadal zdarzają się katastrofy, ale nie są już one aż tak na szeroką skalę. No i właśnie Stavanger od 1969 roku słynie z wydobycia ropy naftowej. Wcześniej w ogóle Norwedzy próbowali szukać tutaj ropy naftowej, ale im się nie udało. Badacze twierdzi, że jej nie ma i w 1969 roku podjęli po raz ostatni próbę. No i okazało się, że faktycznie ta ropa jest, no i teraz Norwegia jest potentatem ropy naftowej. Pod tym pomnikiem mamy też tablicę upamiętniające osoby, które poległy w katastrofie. W takich pięknych okolicznościach przyrody mamy kolejną atrakcję. Mamy pomnik, są to trzy miecze. Te trzy miecze upamiętniają bitwę, która została tutaj stoczona w 872 roku. Wtedy to Harald Pięknowłosy pokonał dwóch swoich przeciwników i na jego cześć oraz przeciwników postawiono tutaj w latach 80. ubiegłego wieku te trzy miecze. Największy miecz symbolizuje Haralda, a dwa pozostałe jego przeciwników. Miecze są też symbolem pokoju. Są one wbite w skałę po to, aby nigdy ich nie można było wyciągnąć. Mają one około 9 metrów wysokości i jest to taki symbol Norwegii. No, wygląda ciekawie. Kolejna atrakcja w okolicy Stavanger. A jak było ciepło, to tu też mamy kąpielisko i ponoć budkę z pysznymi lodami. No niestety zamkniętą, a szkoda, bo chętnie bym spróbowała, jak smakują lody w Norwegii. Wow, słońce powoli nam się już chyli ku zachodowi. My jesteśmy w Soli, Sola się miejscowość nazywa i jest tutaj norweski Loch Ness. No wygląda dosyć zabawnie, komicznie, ale fajnie zrobione, że on się wije po lądzie i wchodzi do morza. Całkiem spoko. A tam mamy cały rząd wikingów, który wam pokazujemy. Mega! Wikingowie mają swoje imiona. Tutaj mamy wikinga, jakiegoś chłopa z psem, a tu jest pani z kotem. O. A pierwszy z rzędu jest chyba ten Harald Pięknowłosy. Siup. Harald Pięknowłosy. To jego miecz widzieliście przed chwileczką. Fajne miejsce i też jest miejsce ogniskowe, piknikowe, ławeczki, grille. Spoko, naprawdę spoko. I mało ludzi. Wszędzie tutaj, gdzie jesteśmy, to jest praktycznie pusto. Rewelacja. Można odpocząć w tej Norwegii, to wcale nie trzeba jechać wysoko na północ odludną. A tu jest meduza! Kurde, chyba jej nie będziecie jej widzieć. O, tutaj pływa, widzicie ją. Tutaj pływa meduza. Żywa, rusza się. Ostatnia atrakcja na dzisiaj w samym Stavanger, kochani, park wodny, powiedzmy, taki dziki, darmowy. Są plaże z jednej strony, są plaże z drugiej strony, jakieś tam atrakcje, zjeżdżalnie, taka tyroleczka, tylko żeby ją wziąć, no to trzeba się umoczyć, a jest zimko, także nie będziemy, chociaż dwie osoby się teraz kąpią. Zobaczmy jeszcze zjeżdżalnie do wody z tej strony. Siup. I można zjechać bezpośrednio do wody. Zarąbista sprawa. No jak jest ciepło, no my nie będziemy korzystać. Co prawda tutaj się morsuje cały rok, nawet jak jest ciepło, to ocean jest zimny. Morze jest zimne. No a tutaj mamy ten szczycik, na którym byliśmy wczoraj. Także to się wydaje tak blisko, a trzeba objechać kilkadziesiąt kilometrów tam i z powrotem. A tutaj wystaje Dalsnuten, na którym byliśmy wczoraj też. No ładnie, ładnie. Bardzo fajne, atrakcyjne tereny. Ci Norwegowie się jednak starają, żeby było ciekawie. Możemy się od nich uczyć. Ale jakbyśmy mieli tyle kasy co Norwegowie, to może u nas też by było lepiej. Bohaterka dzisiejszego dnia wyciąga tyjolkę. Jednak będziemy zjeżdżać. Zobaczymy, czy Szybki się ukąpie. Dojedziemy! Nie ma opcji. Nie, bo tu zwalnia już. Oj, jak wyjażdżenia? Zarąbista sprawa, bardzo wam polecam park wodny w Stavanger, szczególnie jeśli ktoś wam przyniesie tam tyrolkę. Nie no, bardzo, bardzo dziękuję, Justyna, naprawdę. Nie każdy bohater nosi pelerynę, kochani, nie każdy. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Piąty dzień w Norwegii. Jak energia? Energia jest super, nie pada, jest fajnie i idziemy na trasę. Tak jest, zaczynamy od rejsu promem, który już znacie, do Hommersåk. Ta sama trasa co ostatnio, płyniemy do Hommersåk. Wcześniej chodziliśmy na zachód od Hommersåk, a dzisiaj będziemy chodzić na wschód od Hommersåk. Bardzo fajne tereny tam są, także trzeba pokorzystać, tym bardziej, że jest to w jednej strefie biletowej ze Stavanger. Tutaj im więcej stref biletowych, tym więcej się płaci, a że to wszystko jest w jednej strefie biletowej, to właśnie za trzy dyszki można pływać, jeździć ile się chce. Także korzystamy. Wycieczka czas start, odpływamy. Dwadzieścia 5 minut później lądujemy w Hommersåk ponownie. Stąd 2 dni temu odpłynęliśmy i tutaj 2 dni później jesteśmy i idziemy w tamte góry, kochani, które widać na horyzoncie. Tam zostawiamy nasz przystanek, bo przyjechaliśmy tutaj autobusem dalej na ten sam bilet, co jest mega super. I idziemy w góry. No jest trochę mgliście dość, chmury wiszą nisko, ale będzie fajnie. W ogóle te góry wyglądają tak na mega wysokie i mega straszne, a one mają niespełna 300 metrów, także wejście na nie to jest jakieś pół godzinki. Jest dość stromo, ale wcale nie jest trudno. Chcemy zobaczyć. Mamy tutaj całe stado krówek. Patrzcie, jakie fajne. Wszystkie się na nas patrzą trochę. Chyba chcą być w kamerze. Ale tak powiem, że zastanawiamy się, no bo z jednej strony mamy tu krowy na pastwiskach i te krowy właściwie są tuż za granicą miasta. Mijacie miasto, macie pole z krowami albo owcami, jak wczoraj szliśmy, przy 100-tysięcznym mieście, więc no takim jak Legnica. A z drugiej strony mają elektryki, więc no ta cywilizacja jest dużo bardziej do przodu, ale jednak to rolnictwo takie jest takie bardziej naturalne, więc super, że te krowy nie są pozamykane w klatkach hodowlanych, tak jak to wygląda u nas, bo u nas właściwie spotkać krowę na wsi jest bardzo ciężko, a tutaj sobie jest to wszystko na wolnym powietrzu, także fajnie, w takiej scenerii wypasają się krówki. Wbijamy się coraz wyżej, no jest tak inaczej, jeszcze inaczej niż wczoraj. Szlak jest troszeczkę inny, roślinność też, szemrze sobie jakiś strumyk, bardzo spoko. No i mamy ruinki po drodze i mapa twierdzi, że jest to pozostałość magazynu dynamitu, który był tutaj wykorzystywany okolicznie. Ogólnie Norwegowie mają taki problem, że wszędzie są skały, wszędzie są kamienie, wszędzie są strome zbocza. Jeśli chcą zrobić cokolwiek, drogę, miejsce pod budowę, cokolwiek, no to trzeba te skały usunąć, odstrzelić, zrobić tunel. No, ten dynamit jest tutaj używany cały czas, od dawna. Zaczyna lekko siąpić, ale nam to nie przeszkadza. I tutaj budyneczek z 1943 roku. Budynek wodociągów, które dostarczały wodę do leżącego poniżej Hommersåk kosztu. O, dobra. Jesteśmy. No, budyneczki typowo wodociągowe. I tutaj mamy... U kurde, tu jest głęboko, jakieś 5 metrów. Niepozorny budyneczek, a pod spodem jest całkiem sporo przestrzeni, no, głęboko i woda stoi, także tak naprawdę nie wiadomo, jak głębokie to było. No, tu jest taka całkiem fajna tama. Nazbierało się trochę wody po tych deszczach, bo jest na gładko. No niesamowite. Już wiadomo, do czego były podłączone te wodociągi przed chwilą. Idziemy, nie idziemy? No i szlak prowadzi po tamie. Nie wiemy, jak głęboko jest tutaj, także trzeba uważać, ale myślę, że na pewno minimalnie tak jak tutaj, czyli będzie z 5 metrów głębokości, a woda zimna. Zarąbiście. Ślicznie jest. Ślicznie. I my idziemy chyba na tamtą górę. Jakoś tak, ale już zobaczcie, wyszliśmy 200 metrów do góry i z lasu gęstego nagle zrobiły się gołe skały. Te piętra roślinności się tutaj zmieniają co 100 metrów dosłownie i na 300 metrach już jest tak jak u nas na 2000. Niesamowite. No ale jak jest taki surowy klimat, to nie ma się co dziwić. No zobaczcie! Jak to jest pięknie! Kurde, rewelacja. Takie bardzo wąskie, ciasne cieśninki. Oh, cudowna sprawa. I chmury wszędzie wiszą nisko. Tam wiszą nisko, tutaj wiszą nisko. A na naszej górze nie wiszą nisko. Tylko na naszej nie. Ale czad. Rewelacja. No zobaczcie, zobaczcie jak... To jest Norwegia. Właśnie po takie widoki przyjechaliśmy. I są. I totalnie nie ma tutaj ludzi. Szliśmy wcześniej po takim błotnistym kawałku, żadnych śladów. Jesteśmy tutaj pierwsi od kilku dni. Od weekendu myślę, a jest środa. Dzień loda. No zobaczcie kochani, jak tutaj jest pięknie. Z każdej strony mamy widoczki. Z każdej strony. Oj! Wow! O, ja bym wierzę. A my idziemy sobie tam dalej. No, szlak jest trudny technicznie, kochani. Znowu tempo jest niewielkie, jest mokro, ślisko, kamienie, korzenie. Ale ogólnie rzecz biorąc jest pięknie. I tutaj na dole już tak nie wieje, także też jest trochę cieplej, bo na górze to strasznie nas wywiewało. A tutaj oznaczenia są bardzo gęsto, nie sposób się pogubić. No i zobaczcie, znowu zeszliśmy 100 metrów niżej i jesteśmy nagle w lesie brzozowym. No, jest tak inaczej niż u nas. Fajnie, podróżujcie kochani, nie tylko do Norwegii, gdziekolwiek. Rozszerzajmy te horyzonty. Na starość będziemy żałować rzeczy, których nie zrobiliśmy. Także róbmy jak najwięcej. Ho, ho, ho! Przyszliśmy sobie z tamtej góry, tutaj na dół i z powrotem. Podejście było wymagające, i niekoniecznie było warto, bo z tamtej góry był ładniejszy widoczek. No ale zobaczyliśmy sobie kolejny krajobraz na bardzo wyjątkową rzecz, dużo rzadszą niż fiordy. Pola uprawne, kochani, pola uprawne. Nie ma tego dużo w Norwegii, ponieważ no, kształtowanie terenu jest mocno niesprzyjające. Mówiłaś, że ile jest? 3% całej powierzchni Norwegii to są pola uprawne. Naprawdę, naprawdę mało, bo Norwegia jest większa niż Polska. Okej, 3%. A tutaj macie napisane, ile procent Polski zajmują pola uprawne. No, jest różnica, na pewno. Coming, coming. Jest tutaj tradycja z ustawianiem koprzyków kamieni na szczytach gór. Prawdopodobnie, żeby w zimie, jak jest szlak zawiany śniegiem i nie widać oznaczeń, bo są malowane bezpośrednio na skałach, bo nie ma na czym innym pomalować, żeby było widać, w którą stronę iść. To dokładamy swój kamyczek do całości. Nie no, ładnie, ładnie. Tutaj w dole Hommersåk i po drugiej stronie tutaj Stavanger. Ślicznie, ale chcemy jeszcze uderzyć w tamtą stronę, zawinąć takiego rogala na te górki i potem zejść do Hommersåk. Tempo nam mocno spadło, kochani, już drugi raz idziemy strumieniem, po prostu no, szlak to jest naturalne zagłębienie w terenie, no i woda się tutaj zbiera, no i mamy po prostu coś takiego. Jest dosyć mokro, na szczęście od czasu do czasu są jakieś kamienie, ale nie wszędzie, no zobaczcie, no, jest dosyć mokro. I gdzie teraz? Tam, na kamień. O. Trzeba uważać. No i cały czas takim bagienkiem. Zobaczymy, jak dużo nam czasu zejdzie. Jak dobrze, 3 metry skały i znowu mokro. Z takim widokiem na pastwisku z owieczkami, kochani, mamy wiatę turystyczną. Jest kominek, jest suche drewno tam pochowane na rozpałkę, także super. Jest też błoto i domieszka organiczna zostawiona przez owce. Kurde, już czuję, że mi się do butów poprzyklejało. O. Także chyba sobie siądziemy na ławeczce. Ale i tak przerwa z takim widokiem. No co tam chcesz? Co tam, koleżanko? Nie mamy nic dla ciebie. Halko. Nie ma, nie. Nic nie dostaniesz, masz tu trawkę. Proszę jeść trawę. Nie, nie ma. Poddupnik, no. Co ty robisz, koleżanku? Ech, trochę się boję owiec, że mi z baniaka przywalą, bo one czasem tak robią. Jeszcze mi żadna nigdy nie przywaliła, ale trochę się boję, że przywali. Nie ma tu nic, no. Ty, doli. O. No, skarpety całe mokre, ale Merinos także grzeją. Bardzo wam polecam. Falcon Trail, świetna cena, za 4 dychy możesz mieć skarpety z Merinosa. Rewelacja. Szlak jest dalej mocno chlupiący. No już kilometry to trwa, że ta podmokłość jest nieprzerwana praktycznie. Także buty już mamy oboje wtopione, ale dalej staramy się je oszczędzać, żeby może coś podsychało po drodze. No ale sami widzicie, cały czas trzeba być skupionym, cały czas trzeba kalkulować, gdzie się stawia stopy. I o kurde, tędy nie. I no jest to dosyć męczące. Nie można się tak odstresować, wędrować i sobie pogadać po drodze. Nie ma fizycznej możliwości. Także o, trochę nas to zaczyna męczyć. Ale jest pięknie. Nie zrozumcie mnie źle. Jest pięknie. No, Paula właśnie utopiła. Uaa! Poszło z gruzem. No, niestety. Tutaj mam na kciuku taką małą czarną kropkę. Wy tego nie widzicie, ale wrzucam wam tutaj fotkę. Kleszcz. Proszę Państwa, kleszcz. Pierwszy norweski kleszcz. Ściągnięty z nogi. Trzeba go zabić. I trzeba się będzie koniecznie przepatrzyć. No bo cioramy się po trawie. I tych kleszczy może być tutaj całkiem sporo. Jak widać są, na kleszcze trzeba uważać. Nazbieraliśmy naszym gospodarzom jeszcze worek jagód. Tak, paluchy trzeba umyć. No też mam, ale jak możemy się odwdzięczyć za gościnę przy okazji wycieczki, to czemu nie? Jest tyle jagód w lesie i grzybów. Nikt tutaj nie zbiera tych darów lasu. Jagód, grzybów macie mnóstwo przy samym szlaku. Także petarda. Jak lubicie zbierać, to będziecie zadowoleni. Także to idzie do plecaka chyba. My umyjemy łapy i lecimy na prom, bo za godzinkę odpływa nasz prom, a mamy jeszcze parę kilometrów do Hommersåk. No i ciach, kochani, jesteśmy w Hommersåk, zdążyliśmy na prom, na luzie. Odpływa za 20 minut dopiero, także mamy kupę czasu. Zarąbiście. Chyba wsiedliśmy do złego promu, ale już płyniemy, także za późno. Nasz jest za 20 minut właśnie i on nie przyjechał wcześniej, tylko to był inny. No mam nadzieję, że wszystko pływa do Stavanger, ale płyniemy w totalnie inną stronę, więc chyba zawiniemy jeszcze za jakąś wyspę i może do Stavanger. Mam nadzieję. No kochani, mamy więcej kleszczy. Paula ma tutaj na nodze świeżego. Ciach. Jeden za nami, poszedł gładko. Ja mam tutaj trochę bardziej wbitego. No nie widzicie go, ale jest dzisiejszy. Też wyszedł gładko, bez problemu. A przed chwilą Paula też z siebie ściągnęła, więc to już 4 kleszcze dzisiaj. Mam 5. Masz 5. Chodź tu. Dobra, ten się nie wkuł jeszcze. Także zabity. No i trzeba się pooglądać dobrze. Trzeba się będzie rozebrać do naga, jak przyjdziemy do domu i pooglądać, bo możemy mieć więcej pasażerów na gapę. Na koniec bardzo serdecznie dziękujemy patronom Szybkich Podróży, których wsparcie umożliwia nam realizację marzeń i zachęcanie Was do ruszenia na szlak. Dzięki, dzięki, dzięki. Jesteście naprawdę wielcy.